Ale mieliście cięcie, co? Fajne. Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku. Witam was w kolejnym odcinku, bo tam było takie delikatne, śmieszne cięcie. Ale mi się podobało. Mi się osobiście podobało. Tutaj budować możemy, czy nie? Możemy. Coś możemy, tylko wiecie co? Ja bym najpierw jednak i tak stąd wyszedł. Wyszedłem stąd, bo delikatnie obawiam się tego, co tutaj możemy spotkać. A w związku z tym, że mamy tutaj dosyć sporo drzew, to myślę, że szybko to ogarniemy. Szybko to ogarniemy. Zrobimy sobie jakiś taki prowizoryczny tutaj domek. Żeby zawsze tu jakiś był. No i co? Trzeba wyciągnąć siekierkę, no. Siekierka, bo nogą raczej tego nie zrobimy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nic, nic. Nie na, nie na wóz. No, było blisko. Było bliziutko. Mam nadzieję, że wózków nie uszkodziliśmy w żaden sposób. Tym zdaniem, my nie to mogliśmy. Nie mów się, że mi jednego zabraknie. Dobra, odjedź tym. Coś cały czas tłucze, nie wiem, tłucze. Ale coś tutaj tłucze i to mocno. Dobra, zbieramy patyczki, to też się przyda. No niestety, chyba naprawdę mi tej kłody zabraknie jednej. A szkoda. Kręcą się tutaj, no. I to nie są sarnuchy wcale. No grzyby, fajnie. To są szopy. To są szopuchy. Jakieś szopuchy. Ja mam te level siły, nieźle. Staminy mi brakuje. No, dawaj, dawaj. Nie ślinąłbym się, gdyby mi nie zabrakło, kurczę, tej jednej bali, no. No i elegancko. Zapiszmy grę. Nie niszczmy tego, co nie potrzeba, proszę. No i dobra, no teraz chyba już możemy zejść. Teraz możemy już chyba zejść. Upsia, upsia. To znajdziemy w tej jaskini. Będzie to coś niebezpiecznego. Jak zwykle. Mamy save'a, więc się o tyle, że nie boję. Ha! Nic nie znajdziemy, bo tutaj nie wejdziemy. A było tylko szybko sobie wejść, nie? I zobaczyć. Uj. I to jest wyjście skądś. To jest wyjście. To nie jest wejście, tylko to jest wyjście. Pewnie gdybyśmy mieli kotwiczkę, to nie byłoby problemu. No, ale kotwiczki nie mamy. Kotwiczki nie mamy. Ale robi się też noc. Możemy iść spać. Dzień dobry, nowy dniu. W związku z tym, że w sumie tutaj było wyjście, tam widziałem, że jest jakieś takie dziwne wejście. Rozumiem, że z tego miejsca, gdzie ten niebieski punkt jest taki, co tam sobie bazuje, pewnie tam będzie ogólnie wejście do tej jaskini. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Podjedźmy sobie troszeczkę bliżej tego beacona jeszcze, tamtego. Co to jest? To nie moje. Taka dzika morda. Obrzydliwe. Fuj, fuj. Fuj, fuj. Wow, ale mi się wpierdzielił. Ale było blisko. To jest jakiś kanion? Co to jest? To jest woda. Rozumiem, że jak tutaj wejdziemy, to będzie problem. Będzie buba. To dosyć istotna. Kolejny akumulator. Tu jest coś porośnięte. Wózki porośnięte. Uuu. Coś więcej tu jest. Kolejny akumulator, ale już nie możemy więcej akumulatorów sobie zdobyć, niestety. No dobra, no tak. Najpierw coś zjedzmy może. Nie mamy wody. To troszeczkę jest... No, nie zachwyca mnie to. Gdzieś makro sobie już zdążyłem włączyć. Dobra, jedz, no zawsze coś. Zawsze przynajmniej trochę tej wody będzie.
zapamiętać, gdzie mniej więcej mamy tej bazy, żeby wrócić po te wózki. One są chyba zaznaczone, więc luz. I trzeba też zacząć. O, bocznik Mikołajkowy, świetnie. To jest gdzieś tu po lewej stronie. Teraz sobie nadrobimy to, co straciliśmy podczas budowania bazy. To też fajne. To też fajno. To jest gdzieś tu. O, coś tu jest. Ktoś tu mordę piłował. Pracy? Kolejny beacon, okej. Notatka. Tylko, wiecie co mnie irytuje? No dobra, tu miało być po polsku wszystko, prawda? No nie jest po polsku. Dobra. Widzę, że tutaj się kolesie zbliżają, nie chcę się tego tłumaczyć na razie. Potem to oczywiście przetłumaczę, na pewno się nie martwcie. Notatki jednak tam zostają, więc spoko loko. To jest chyba jakieś wejście. A więc może jednak to wejście będzie tutaj. Może być creepy. Jest creepy z pewnością. Żona Saszetka. Jest Ilina. Proszę mnie nie straszyć. Więcej liny. Naprawdę mi zaczyna brakować baterii. Ja sobie ze mnie robicie? Kolejna notatka, co to jest? Nie wiem, ale się domyślę. Dobra, czyli tu nic nie było. Czyli tu nic nie było. Pijmy się tej wody, tylko nie wiem, czy ona nie... No właśnie. Jednak nam troszeczkę choroby może ogarnąć. Tu nie było gdzieś baterii. Naprawdę wszystkie baterie wywaliłem. Parówki są. Ale baterii nie widzę. Bateryjek nie widzę niestety. It happens. Dobra. Nie ma to nie ma. A ta skórzana saszetka, co to jest? Dobra, otwórzmy ją. O! O! Drut, monety, napój energetyczny, pióro i taśma klejąca. Czy ja to mogę? Nie mogę. No to niestety nam zaraz zabraknie tego wszystkiego. Tylko zamknij. Chciałbym jeszcze wziąć w łapkę siekierkę. Bo to też się da rozwalić, dobrze. Liczę, że może jakieś baterie tu jeszcze znajdziemy. Kurde, no tak mnie straszą dziadygi tymi dźwiękami. Naprawdę, to jest mało rzeczy strasznych. Bardziej to jest po prostu wszystko w ludzkiej głowie, naprawdę. No i weź się tutaj człowieku nie zgub. No i bateryjka siadła. Myślę, że nawet zapalniczka będzie teraz lepsza. Wow, dobra. Jest nieźle. Jest nieźle. Ale no, faktycznie graficznie jest jeszcze bardziej creepy. Sprawdzam, czy tu przypadkiem jeszcze czegoś nie zostawiłem, ale chyba nie. To by było wyjście. Dobrze wiedzieć. Dobrze cholercie wiedzieć. Ło, tu jeszcze chyba było zejście w dół. Ej! To porazem chyba w górę. Nie, ej, tu jest jeszcze jakiś inny wyjście. Gdzie my wyszliśmy? What? Ile tu jest zakamarków? Ile tu jest cholerny zakamarków?
Boję się, że trafię zaraz na jakiegoś typa. Jest to całkiem to prawdopodobne, że tak właśnie będzie. Na szczęście nie. Dobra, tego się otworzyć nie da. Dobra, udało nam się wziąć tego taga, więc tyle spoko. To jest w ogóle fajna miejscówka na bazę. Zobaczcie. Bardzo fajna miejscóweczka. Elegancior miejscówka, naprawdę. Podoba mi się to miejsce. Ja bym sobie nawet tego taga tutaj postawił. I może poszlibyśmy jakoś po Kelvina. Jak myślicie? Stawiamy tutaj? Ja bym postawił. No to stawiajmy. Naprawdę podoba mi się ta miejscówka tu. Jest ładna. Może być nawet taki. Dobra, mamy znaczki. O, tu w ogóle są jakieś krzyże. Możemy rozkopać. Co żeś mordę? Ej! Jadł garbaty. Akurat z tej strony gdzieś chciałem iść. Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Kamieniem dostaniesz, żebyś miała. Ten kamień niszczy wszystko, łącznie ze związkami i emocjami. Ej, ale to tego samochodu to odejdź. D. Moi drodzy, tak to my się nie będziemy bawić. Nie wiem, gdzie jadę. Wow, 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 dobra. Abarot. A, barocik. Miałem kiedyś takie powiedzenie, stare baby. Łódź prądem. Ile was tu jest? Jezu. Już mi się miejscówka nie podoba. Już jest słaba. Tu jest rzeczka, tu jest rzeczka. Ładnie, pięknie. No musimy chyba na piechotę iść, no nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Bo boję się, że tutaj te sporki nas mogą zabić. Tego się właśnie obawiam. Tego się właśnie obawiam, bo nie wiem, co tam spotkamy. To się da niszczyć. Tego są liście. Tylko kamień. Patyków już nie możemy. Kolejny wózek widzę. No i oczywiście co? Kolejna jaskinia. Kolejna jaskinia, co oznacza schronienie myśliwego. Wiem, że wy je bardzo kochacie. No ale gacie ze mną, to nie macie wyboru z innego. Hopsa. No szybka. Szybka budowa. Mówię, też mi byłoby słabo to wszystko od nowa i od nowa wszystko robić. Też trochę głupio, nie? Więc wiecie, robię też to z powodu was, żeby i was nie zamęczyć, nie zanudzić. Bo to, że ja zmarnuję, nie wiem, tam półtorej minuty, no też zbuduję kolejne schronienie, no to lepiej niż zmarnować 5 na znów dojście do tego samego miejsca. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Buduj to szybko. Tyk. No dobra, tylko tak. Problemem jest również to, że nie mamy w latarce w ogóle baterii. W ogóle nie mam baterii. Wiem, że może jeszcze gdzieś znajdziemy te bateryjki, ale no jak widać nie. I teraz pytanie, co my z tym faktem zrobimy? Mogę oczywiście się bawić latarką, czy latarką zapalniczką. Ale to może być dla nas problematyczne. To będzie z pewnością problematyczne.
Tam to już jest ślepy zaułek. Okej, dobra, ale to jest chyba to miejsce rekreacyjne, tak? Zobaczymy, czy my kogoś w ogóle coś znajdziemy. Coś machnięca? A, tu coś jest. A, i są baterie. Dobrze, dobrze. Żywica do drukarki. Krętarkę wziąłem, ej, stary, przydać się, wierz mi. Nie mam w ogóle save'a. Mamy strzały. Nie, to bełty do kuszy. Wow. Wszechświaty równoległe. To nie jest Steam? Z jedynki? O. Piersióweczka, maska. Rozumiem, że to możemy drukować, tak? Siatka techniczna, sanie, etui do GPS-u, strzały, piersiówka 100 ml, maska. Liny z kotwiczką. Ile my w ogóle tego mamy? Wybrałem się o piersiówkę na pewno sobie zrobić. Dobra. Oj, to tak drukarka nie działa. To tak drukarka nie działa, wiesz. Tak drukarka nie działa. Zaprawdę to jest żywiczna drukareczka. Ale ona tak nie działa. Dobra, piersiówka już jest. Myślę, że chciałbym jeszcze maskę zrobić. Brak żywicy. A ja żywicy rozumiem, że już nie mam. Konserwy to nie. Mamy tu gdzieś jakąś informację, ile my tego mamy? Radiko. Światy równoległe, bla 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 bla. No nie mamy chyba już nic. Co da? Kurtka taktyczna, załóż. What? Nie mogę. Nie piskaj, nie piskaj. No chyba nie mam już drukarki, znaczy nie mam już żywicy. Niestety, być może znajdziemy jeszcze coś, mam nadzieję. O, wilkumowa, mamy 100 żywicy do drukarek, lampeczki. Kolejny panel. Linka do triolki, świetnie. Tam było potrzeba 150. Kilka nowych receptur do tworzenia dostępnych wypunku. Świetnie. No właśnie, tu brakuje jeszcze 50. Miejmy nadzieję, że znajdziemy jeszcze tą żywicę. Mnie tak mi się wydaje, że znajdziemy. Rumba sobie sprzątem, działał do bazy. Rumba, chodź z nami. Rumba, chodź z nami. Co to jest? What the fuck? Wow. Nie no, kompleks fajny. Date. Co to jest? Teorie spiskowe. Tam coś jeszcze też jest. Gasiorka. Nie mamy niestety karty dostępu. Czyli nie znajdziemy nic więcej. Stary rumba. Kurczę, naprawdę tu nic nie znajdziemy? Nawet 50 te żywicy, nic? No nic. Dobra, sejwik. Niestety, ale nic. Dobra, no to czyli tak, tu już mamy zejście zaliczone. Fajnie, że znaleźliśmy sobie przynajmniej tą piersióweczkę. Jakieś strzały i chyba bełty do kuszy też znaleźliśmy. Zobaczmy sobie. My coś mamy.
Nie wiem, czy on mnie tu ruszy, czy mnie nie ruszy. Coś tu jest. To mnie rzucają cały czas. To by dziaby jedne. Gdzie wy mnie rzucacie? Jaja! Nie trafiłem. Zdychaj. Co to są? A, włócznie jeszcze, wow. Gdzieś tu mi... poleciała jeszcze jedna. Sorry, że tak się zacinam czasami. Tam siedzi dziad. Raczej nie znajdę już tego, nie? Też ma te włócznie cholerne. Raczej już... no zostaw ty mnie. Jednego z was już zabiłem. Ja szukam sobie strzały. Ooo! Ej, panowie! Bo ja mam wasze te włócznie. Gdzie wy jesteście? Chodź to na solo. Paniaczki. Ja sobie z was te włócznie pozabieram i zobaczymy, czy takie będzie takie raki. Broń strzałę straciłem, no niestety. Chciał czy nie chciał, została stracona. Dychaj. Zdychaj, Mendo, zdychaj. Tylko medkit. Ale żeś mnie wydygał. Dobra, ale ty stoisz kilkoma włóczniami. Rozumiem, że te włócznie poznikały. Rozumiem, że tak. No jedna tutaj poleciała. Widocznie nie kupiłem cię wszystkimi. Widocznie tak. O, jeszcze tu jest jedna. Dobra. Kolejne dwa trupy. Milusio, nie powiem. Kolejny akumulator, którego niestety nie wezmę. Mogę się umyć. No ale jestem sick. Umyć się nie mogę. Dobra. Następny punkcik. Następny punkcik, moi drodzy. A tu widzę, że jest kolejny tag. Neo tag. Kelvin jest tam. No, mamy sprzęt do nurkowania, więc oczywiście też możemy tam sobie podskoczyć. Tylko nie chciałbym zostawiać przy okazji... nie chciałbym zostawiać przy okazji swojego wózka. Który jest dosyć istotny dla mnie. Który jest dla mnie dosyć istotny. Małe kamyczki bierzemy oczywiście. Panie wózku. Lecisz ze mną. Ja bez wózka nie jadę. No bez wózka w ogóle miałbym ciężko jechać. W ogóle miałbym ciężko jechać. Dobra. Musimy tak. Z pewnością przejechać jakoś tędy. Shiro, Shiro, dawaj. My w ogóle tędy już chyba jechaliśmy, nie? Teraz się delikatnie mówiąc wracamy. No dobra. I tu bym chciał skręcić w lewo. I jedziemy wzdłuż rzeki. Tu trochę narobiliśmy obciachu. Zostawiliśmy tylko w sumie trupy. Więc teraz czas na rozrabiać gdzie indziej. Czas porozrabiać gdzie indziej. Jaki drift. Mazda opanowałem, tutaj wózek golfowy opanuje.
Dobra, wyjeżdżamy na plażę. To jest bardzo ciekawe. Jak tu ładnie. Ile was tu jest? Zastanawiam się, czy po was nie rozjechać. Proszę, wy mi na razie nic nie robicie. Więc może was nie muszę na razie rozjeżdżać. Na to liczę. Na to liczę. No dobra. Usta. Gdzie ty jedziesz, ej? Guzek, gdzie ty jedziesz? Kolega! Co ty robisz, kolega? W ogóle to jest jakiś dziwny torzyk zrobiony. Co to jest? No, to jest nic. To jest nic. Nawet się tego zniszczyć nie da. Dobra, no to tak. Myślę, że moglibyśmy się jeszcze przejść tam dalej troszeczkę, bo tu przez te kamienie nie przejedziemy chyba. Może się mylę? No sprawdźmy. Najwyżej jeden wózek mniej. Wiemy, gdzie jest drugi jeszcze. Wiemy, gdzie jest drugi wózek. O, ten sobie przejdziemy. A jednak się da. Bo ja już widzę, gdzie to jest. Widzę, gdzie ten tag może być usytuowany. Wyłączmy to. Kolejne MRE, świetnie. Jakiś garnek, trochę kasy. Pilsy, 3 amunicji. Napój energetyczny też się przyda. Rolka. Inne śmieci typu plandeka. Więcej pirsów. I zegarek. I plecak, ale plecak chyba nie jest dla nas dostępny, prawda? No i tu pewnie będą granaty. No właśnie, mamy granaty. Bardzo fajnie. Bo po co im tyle radii, to ja nie rozumiem akurat. Dobra, i to by było gdzieś tu. W ogóle zauważcie, że po tej stronie, bardziej tam, jest jakaś ratpa ratunkowa. Jeśli nie przejdziemy. Nie mam założonej maski. Muszę się cofnąć, bo inaczej jej nie założę. Przestanę się. Musimy stanąć. Nie, mam aparat oddechowy. Tu mnie zdejmij. O, teraz się doprowadzą, okej. To się po prostu porąbało. Ej, kolega, ale ty jeszcze tego nie zakładaj, póki nie musisz. Póki nie musisz, to nie zakładaj. Ciekawe, co my tam znajdziemy. Dobrze, że nawet rekina nie było pod nami, bo będzie buba i to straszne. Myślę, że nie mam save'a. Kurwa, wiedziałem. Coś mnie trzasnęło. Nie wiem co. Dobra, mamy mamy pistolet! No w końcu! No w końcu! Kurde! Dobrze. Kolejny tag. Wiosła oczywiście nie możemy. Wiosła oczywiście nie możemy. Kurde, teraz się trochę boję wracać. Jakoś naprawdę to był gdzieś rekin? No był rekin. Był rekin. I teraz pytanie, jak Shiro się dostanie? Jak Shiro się wydostanie? To jest lepsze pytanie. Jest
sobie stań. No to jest jak w drafcie, pamiętaj Shiro. Pamiętaj Shiro, jak w drafcie. Jest lekki cholerny. Nie wiem, czego w ogóle mogę zabić. Mogę. Chyba mi się udało. Chyba mi się udało. Dobra, nieważne. Nie będzie mnie sobie... Ina, wiedziałem, kurwa, wiedziałem. I to z głupoty umrę. Mega z głupoty umrę. Ja już się nawet nie odzywam. Się zemścił, menda jedna, nie? Się cholernik zemścił. Dobra, przeżyliśmy to. Ale było blisko, było blisko. Ile mam w ogóle amunicji? Bo nie wiem, czy mogę się szarpać, czy się nie mogę szarpać. W ogóle użyjmy leków, to jest priorytet dla mnie w tej chwili. Żeby tylko przeżyć, żeby tylko przeżyć. Gdzie jest tutaj... O Jezu, czarne nogi, zgniłe nogi. Upuść, upuść. Upuść. Mięso gotowane, mięso zgniłe. Zgniłe wywalamy, gotowane jemy. Dobra. Gdzie tu jest pistolet? Tu jest pistolet, jest tu amunicja? No niezbyt. 12 sztuk, tak? Czy ty żeś wypuścił to? No nie mówcie. Nie no, chyba nie. Chyba tego nie wyrzucił. Mam nadzieję. Mam nadzieję. No dobra, mamy pistolet. Jest fajnie, jest miło. No tak, skoro jesteśmy już tu na plaży, ja bym sobie może popolował nawet na te... cholery. O ile trafię? A nie trafiłem żadnego. Nadal nie wiem czemu, ale nie trafiłem. W ogóle lina jest, Lina, lina akurat... Liny potrzebujemy. No. Jakieś mewy? Tuś, cokolwiek? Nic? Patrzcie, jakie mędy. No jak teraz jestem tutaj w okolicy, to one nie chcą już przylatywać. Teraz im się je odwidziało, no. Teraz im się odwidziało. Tu więcej nic nie mamy. Tu więcej nic nie mamy. No wiem, jakąś mewę może sobie walną. Jak w ogóle wygląda mapa? Tu mamy lokalizację w rajeczego. Bo teraz się już mniej boję, więc nawet mogliśmy pewnie gdzieś sobie skoczyć do jakiegoś cave'a. O, jesteś. No, nie wiem co to było, ale okej. Jedną zgubiłem? No oczywiście, że tak. Albo jedna się zniszczyła, bo być może one się niszczą. Jezu, nie jest łatwo, żeby to trafić. O, w końcu. O, masz szczęście, że byłem zajęty animacją. Masz szczęście. Macie szczęście. Dobra, polowanie się przynajmniej w małym stopniu udało. Jezu, to jest ciężkie. Tak, te strzały znikają niestety.
Więc ja nie wiem, czy tak dobrze wyszedłem na tym, ale okej. Kamienna strzała. Dwa piórka, cztery kamyczki i dwa patyki. Dwa patyki, cztery kamyczki i dwa piórka. Ile tych strzał? Cztery sztuki, dobra. Dwa, cztery i dwa. Dużo strzał robimy. Jeszcze jeden. Kolejny, jedno piórko. No i fajno. Ile mam strzał? Czy tu jest gdzieś to napisane? Oczywiście, że nie. Ja tego nie widzę. Czy wy widzicie jakieś strzały? O, tu są strzały. 12 na 12. I możemy dalej polować na nasze mewy. Jezu, naprawdę jest ciężkie. Mam cię. Mam cię, brachu. Dobra, dwa pióra zebrano jeszcze dodatkowo. Te mewy trochę wytępimy, nie? Słychać, jak ona się rozwala. Dobra. Tak, to słychać, jak się strzała rozwala. Tyle dobrze, dobra, to słychać. Więc nie mogę mieć pretensji o to... A nie, jednak była to strzała. Może to był ten dźwięk, ale to nie był ten dźwięk. Dobra, myślę, że możemy się tak, przy okazji jeszcze przejechać może wzdłuż tutaj? Czy my coś znajdziemy tutaj jeszcze? Zobaczmy, pozwiedzajmy trochę, mamy czas akurat. Mamy trochę czasu. Narobić hałasu. O! To taki klif ładny. I taki ładny klifik. O, możemy ustawić amunicję, dobra, fajnie. Tu nic, tu nic. Z tego klifu to raczej nie radzę skakać, bo jest dosyć płytko. Jest dosyć płytko. Ej, ale tu też fajna baza by była, na przykład właśnie z linką, albo z jakąś trolką, nie? Kurczę. Elegancko. Dosyć płytko, więc nie ma problemu w razie czego z rekinami, tylko wiecie, jak jest jakaś, nie wiem, lipna akcja, szybko sobie linką zjeżdżamy w dół i po problemie. Kurde, no i teraz kusi. Kusi, kusi, kusi. Mega kusi. Co to pływa tutaj? A to tylko jakaś kłoda. Komuś nie zapłonęła. Komuś nie zapłonęła kłoda. Ryba. Tam była rybka. To spróbujmy wejść tu na górę. No bo i tak musimy gdzieś sobie zrobić jakieś legowisko do spania. Zaraz może być problematycznie. Zobaczymy, czy bug działa z jedynki. Połowicznie. Połowicznie. Dobra, budulec, schronienie myśliwego. Zaraz będzie ciemno, zamknij się. Pozdrowia kumatych. Chce mi się pić. Też niedobrze. Mamy jakiś napój? Mamy, no to luz. Nie śmieć, brutusie. Mieć już jeden, no. Okej. Wow! Ale poleciało. Czemu tej kłody nie mogę wziąć?
Już się zepsuło. Znów. To znów nam zabraknie jednej kłody. W teorii jednej kłody, o ile tą weźmiemy. Ja już jej nie widzę nawet. Ojejku. O, to będzie ciężkie, powiem wam. Że powiedziawszy. Wybudować tutaj cokolwiek w takim klimacie nocnym. No, może być ciężko. Mam granaty niby jeszcze. No, drzewo, proszę. No lecz. O, Virginia, Jezu, nie strasz. Wyglądasz jak duch. Wyglądasz jak duszek. I wcale nie Kacper. Dobra, zapiszmy grę. I śpulkamy. Oh no! Jest zbyt niebezpiecznie, żeby usnąć. Nie pocieszyli mnie. Nawet cię widzę. Pokazać ci fajny myk? Patrz, tu mam łuk. Tu mam strzały. Naprawdę dopiero się uczę z nich strzelać? Ale kiedyś się nauczę. Twoje nieszczęście. Nie wiem, czy ja go trafiam, czy nie. Który we mnie rzuca? O Jezu, taki wielki ogry idzie. Jezu, więcej pasmotka nie miała? O, headshot leciał. Dobra, tu wleciał headshot, dobrze. Zdychaj. Zdychaj. Ten to wyglądał jak rozwierz. Ten to wyglądał jak rozwierz, naprawdę. Trzeba by pozbierać. Jezu, ile ja tego narobiłem. Ile ja tego narobił. Ale chyba... Chyba im troszeczkę spuściliśmy, nie? Jak myślicie? Ja bym powiedział, że to był łomot. Idziemy spać. No nie, no znów. O, więcej was nie miała. O nie. Który następny? Masz latarkę. Headshot. Byłeś kolejny? Nie da do spokoju. Normalnie dzisiaj se nie da do spokoju. Ja bym chciał sobie tą latarkę. Może być ciekawa. By ci głowę odrąbać? Niestety to nie działa w ten sposób. A szkoda. Pomyślałem, że będziemy mieć ciekawie. Tym, tyrym, tyrym. Trupy sobie tutaj na kupkę damy. Trupy, trupeczki. No nie dadzą mi spać dzisiaj. No będę normalnie miał niewspaną noc. Trochę mi budynek podpsuli dziadygi. Może teraz w końcu, co? No w końcu udało się. W końcu się udało. No trochę was wytępiłem. Nawet dosyć mocno was wytępiłem.
Więc dobry, udany dzień. Bardzo mnie to cieszy. Ale to wszystko w samoobronie. Żeby nie było. Wszystko samoobrona. Sprzątać śmieci. Z wieczora. Troszeczkę tych śmieci narobił. A że my nie śmiecimy w lesie, to sobie zaraz podpalimy. A co? Dobra, jeden bowls i jedna tkaninka. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Może nie powinienem tego robić, ale... Podpal. Nie zostawiamy śladów przynajmniej. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, nie wiem, czy się trawa nie zajara, ale okej. Okay. No ładnie się palą. No nie? Ładnie się palą. Jak skwierczą. No, no, no. Ładnie, skwierczycie ładnie, ładnie. Fajne dźwięki. Dobra, moi drodzy, ale myślę, że to już sobie skończymy. To już sobie skończymy, bo mamy 47 minut odcinka, 46 na jeszcze, ale zaraz będzie 47. I myślę, że oczywiście sobie zagramy jeszcze w The Foresta, tak jak wam mówiłem, będę chciał raczej zrobić z tej gry taki Graveyard Keeper, gdzie sobie po prostu gramy w tego sandboxa powolutku. Być może ktoś nawet dołączy w koopie, zobaczymy jeszcze. Ale to już mówię, w międzyczasie na spokojnie. No. I naprawdę, korci mnie zmiana gdzieś bazy, byśmy mieli bliżej do tych miejsc. Żebyśmy mieli troszeczkę bliżej tych miejsc, a nie tak jak tam. Będzie daleko. Będzie daleko. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!